Tomasz urodził się w 1118 roku w Londynie. Jego ojciec był zamożnym kupcem normandzkim w tym właśnie mieście. Pierwsze nauki Tomasz pobierał u kanoników regularnych w Merton, a na studia wyższe przeniósł się do Paryża. Po powrocie do Londynu pomagał ojcu w jego handlowych interesach, a równocześnie pełnił funkcję w Skarbowym Urzędzie Miejskim. Udał się na dwór prymasa Anglii, Teobalda, do Canterbury. Prymas przyjął go do swojego kleru i wysłał na dalsze studia prawnicze do Bolonii i Auxerre. Kiedy zaś po ich ukończeniu Tomasz powrócił, mianował go archidiakonem Canterbury. W roku następnym król Henryk II obrał go swoim lordem kanclerzem, a po śmierci prymasa, 7 lat później, wybrał go jego następcą. Tomasz zmienił wtedy radykalnie styl życia, podejmując ascezę. Dotychczasowy dworak, ambitny karierowicz, nagle nawrócił się i stał się mężem kościoła w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jako prymas zrezygnował natychmiast z urzędu kanclerza królewskiego, chociaż godność ta dawała mu majątek i duże wpływy w państwie. Po przyjęciu święceń kapłańskich i sakry biskupiej przywdział włosienicę. Zaczął wieść życie ascetyczne, oddawać się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Stał się także niestrudzonym obrońcą praw kościoła. Dawniejsze oddanie królowi zamienił na głęboką troskę o kościół, o zachowanie jego praw i przywilejów. Próby poszerzenia zakresu i kompetencji sądów królewskich kosztem sądów kościelnych oraz ograniczenia władzy kościoła spowodowały konflikt Tomasza z królem. W roku 1164 król ogłosił tzw. konstytucje klaredońskie, ograniczające znacznie prawa kościoła na rzecz króla. Prymas swojej pieczęci ani podpisu na znak zgody pod nimi nie położył. Gdy zaś papież Aleksander III potępił te regulacje, to samo uczynił i prymas Anglii. Król wezwał wówczas Tomasza przed swój sąd. Zamierzał go aresztować, uwięzić i urządzić proces. Prymas odwołał się do papieża i wezwał biskupów, by nie brali w nim udziału. Sam zaś potajemnie w przebraniu opuścił Anglię i udał się do Francji. Po 6 latach, w roku 1170, dzięki interwencji papieża i króla Francji, Henryk II zgodził się na powrót Tomasza do kraju. Traktował go jednak jako niewdzięcznika i głowę opozycji. Spokój trwał niedługo. Kiedy król przybył do Normandii, usłużni doradcy donieśli mu, co dzieje się w Anglii. Pewnego dnia Henryk II miał zawołać: poddani moi to tchórze i ludzie bez honoru, nie dochowują wiary swojemu panu i dopuszczają, żebym był pośmiewiskiem jakiegoś tam klechy z gminu. 4 rycerze z otoczenia króla za zezwoleniem monarchy jeszcze tej samej nocy udali się do Anglii i wpadli do Canterbury, do pałacu prymasa. Nie zastali go tam, gdyż właśnie w katedrze odprawiał nieszpory. Dobiegli do ołtarza i z okrzykiem śmierć zdrajcy zarąbali go mieczami na śmierć. Działo się to 29 grudnia 1170 roku. Przy ubieraniu biskupa do pogrzebu znaleziono na jego ciele włosienice i krwawe ślady od biczowania. Zbrodnia wywołała oburzenie w całej Anglii i w świecie. W zaledwie 3 lata po męczeńskiej śmierci papież Aleksander III ogłosił Tomasza świętym i męczennikiem kościoła. Król, dla uwolnienia się od kar kościelnych, które groziły mu nawet utratą tronu, rozpoczął pokutę. Odbył pieszą pielgrzymkę do grobu świętego Tomasza i przyrzekł wziąć udział w wyprawie krzyżowej, ale zamieniono mu ją na obowiązek wystawienia 3 kościołów. Grób świętego Tomasza stał się celem licznych pielgrzymek. Kazał go zniszczyć dopiero król Henryk VIII w 1538 roku. Święty Tomasz Becket jest obok świętego Jerzego drugim patronem Anglii. Jest także patronem duchownych. W ikonografii święty Tomasz przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są model kościoła, krzyż, miecz oraz palma męczeńska. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Tomasz, biskup, wielkodusznie oddał życie w obronie sprawiedliwości. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy byli gotowi z miłości do Chrystusa stracić swoje życie na tym świecie i mogli je odzyskać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.